Piotr Rabkowski, kapitan reprezentacji Polski. Zadowolony, szczęśliwy, ale też zdrowie trochę brakowało, prawda? Bo byłeś ty przeziębiony mocno, tak? Na antybiotykach. No byłem, ale już było na Kosowo, to niestety było za świeżo, to tam nie wiedziałem, co się dzieje tak naprawdę ze mną. Ale teraz już się mogłem trochę chociaż pomóc chłopakom, na pewno. Myślę, że mogę dać tej drużynie jeszcze więcej, jak będę w pełni sił i do tego będę dążył. Dziękuję dzisiaj za wspaniałą walkę. Taktycznie może te nasze wybory nie były najlepsze, ale nie można odmówić, że każdy walczył jak lew tutaj. Dzięki pomocy tych wspaniałych kibiców, którzy się tutaj zjawili, udało nam się po prostu awansować. Właśnie, bo były takie trudne momenty w meczu, gdzie rywal prowadził już 3 bramkami, a kibice nie zwątpili i cały czas was dopingowali. No tak, dlatego to jest najważniejsze, że drużyna się wierzy, jakim idzie, jakim nie idzie. I nawet jak nam nie szło, mimo że nie graliśmy dobrze, to trybuny nam pomagały. I mówię, to jest też bardzo duża zasługa właśnie tych wspaniałych kibiców. Dlatego dziękujemy. Teraz Mistrzostwa Europy, ale dopiero za pół roku, czyli można już na spokojnie będzie się przygotować, żeby nie tylko zagrać mecze w grupie i wrócić do kraju. No ja nie mam takiego zamiaru. Wiemy, że teraz będziemy na jesieni mogli trochę popracować, potem w zimie cały ten okres przygotowawczy poświęcić na wszystkie zadania taktyczne. Potrzebujemy tego czasu, ta reprezentacja potrzebuje jak najwięcej minut na parkiecie i na treningach, i w sparingach, i w meczach właśnie takich o stawkę, które może nie wyglądają pięknie, ale dla naszych głów, dla wielu zawodników, którzy pierwszy raz grają mecz o awans do dużej imprezy, to wiele znaczy, że udaje się ten, mimo nie najlepszego stylu, awans wywalczyć. I to powinno nas budować, to powinno nas rozwijać i chcemy po prostu z każdym meczem lepiej. A jak się układa właśnie wasza współpraca z Patrykiem Rąblem, nowym trenerem, który, przypomnijmy i podkreślmy, to jest jego pierwsze zwycięstwo, jeśli chodzi o kwalifikację do Euro, czyli większy taki mecz o punkty? No to cieszę się, że wygraliśmy ten mecz najważniejszy, bo ten dający awans. No współpraca układa się dobrze, ale jak wiadomo, tego czasu jest mało. Ja tak naprawdę przyjechałem na zgrupowanie dopiero w poniedziałek, to odbyłem, nawet nie przez to, że byłem chory, to nie odbyłem żadnego treningu. Dopiero w piątek lekko się poruszałem, w sobotę też lekko, więc ciężko mówić, żeby się z jakimś wielkim zgrywaniu, bo tego czasu naprawdę jest za mało. Część chłopaków, którzy wcześniej pokończyli, mieli tam kilka dni więcej, ale wiadomo, nie ma co narzekać, każda reprezentacja ma tak samo. My to budujemy, my się uczymy, to było dopiero drugie zgrupowanie z Patrykiem. Wiemy, że trzecie będzie lepsze niż drugie, czwarte będzie lepsze niż trzecie, więc do tego chcemy dążyć. A się zapytam na koniec, po raz pierwszy w historii 3 kraje organizują imprezę pod tytułem finały Euro, ale też po raz pierwszy będzie aż 24 drużyny, czyli niby łatwo się zakwalifikować, ale jak pokazała ta grupa, no i prawda, mecz, inne tak samo mecze, nie tak łatwo. Tak, no, na pewno jesteśmy na innej, też na innym poziomie niż reprezentacja Bogdana Wenty, że wiemy, że my to wszystko budujemy, dopiero zaczynamy, że my chcemy najpierw wywalczyć te awanse do wielkich imprez, a potem się na tych imprezach jak najlepiej pokazywać, że to jeszcze nie jest ta jakość, którą powinniśmy reprezentować, ale będziemy teraz dążyć, żeby już z meczu na mecz po prostu grać coraz lepiej. Dziękuję bardzo.